Cześć, w kolejnym vlogu. Właśnie byłem u fryzjera. Aerodynamika poprawiona, więc można iść biegać. A tak na poważnie, to zostało mi jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Muszę sobie kupić żele, muszę sobie wymienić gotówkę i coś jeszcze, nie pamiętam, ale jest już środa, popołudnie i wiem, że już na pewno dzisiaj nie zdążę nigdzie iść potrenować, a zakładałem sobie, że czwartek i piątek już nie będę trenował, więc dzisiaj znowu będzie taki przechodzony delikatnie vlog, nie? Nie będę się już wybierał na żadne dłuższe wojaże, czy to po mieście, czy po lesie. Wstałem dzisiaj rano i byłem troszkę przerażony, bo no muszę teraz jeździć rowerem do pracy z uwagi na awarię samochodu, a ja się budzę, a tu deszcz pada i w ogóle byłem zdziwiony, bo nie zakładałem w ogóle takiej możliwości, że może padać deszcz. No i na autobus było już za późno. Mówię sobie, dobra, obojętne, zmoknę to zmoknę. Naładowałem ciuchów na zmianę do plecaka, wziąłem sobie pelerynę, którą mam też ze sobą teraz, bo też jeszcze od czasu do czasu kropi. I ta peleryna sprawiła się świetnie. Jedynie nogi miałem odsłonięte tak od kolan w dół, plecy całe zasłonięte, elegancko, no i nie zmokłem ani trochę. A teraz jadę do Galerii Echo. No i spróbuję kupić te żele energetyczne. A do tego muszę wymienić walutę na korony czeskie. Podobno można w Harrachowie płacić złotówkami, można płacić też euro, ale te przeliczniki są jakieś takie dziwne za każdym razem, więc najlepiej jest mieć ich walutę. Potrzebuję żeli energetycznych. Tak, wolałbym ogólnie bez słodzików, więc te zero może niekoniecznie. Chyba, że wszystkie ma pani chyba zero. Wszystkie są bez słodzików, jak się wydaje. Właśnie jest odwrotnie. Dzień dobry. Proszę sobie wyrobić. Tutaj nie ma żadnego znaczenia zero, bo ten chyba... Raczej chyba nie ma w ogóle zero. Przeczytam sobie. Dobrze, jasne. No właśnie, z trzech tych żeli bym poprosił. Aha, tych dokładnie? Znaczy, tam są pasmakowe jeszcze jakieś, nie? Bo pana mogę na chwilkę zostawić. Tak, tak. No i wziąłem sobie coś takiego. To były chyba jedyne żele, które nie były żelami zero, czyli nie były słodzone słodzikami. W sumie na tym mi zależało, bo... No bo nie chcę mieć później problemów żołądkowych, a po tych słodzikach miewam czasami. No to lecimy po kasę. Dzień dobry. Chciałem kupić koronę czeską. Korona czeska kupiona. Jeszcze idę zrobić jakieś takie drobne zakupy. No, drobne zakupy dosłownie. Pokażę tę koronę czeską, jak będę miał jakieś takie miejsce, gdzie się będę mógł rozłożyć. Fajne banknoty mają. I tak myślałem, że o czymś zapomniałem, dopiero sobie przypomniałem przez przypadek o tym. Trzy rzeczy miałem zrobić i zrobiłem dwie i miałem pustkę w głowie. Ale najważniejsza rzecz, żeby mi kleszcze i komary i muchy nie przeszkadzały w trakcie biegu. Tak się jeszcze zastanawiam nad tymi żelami energetycznymi. Trochę mnie to zbiło z tropu, jak kupowałem te żele, że wszystkie żele były zero. Kurczę, no... Raczej wyobrażałem sobie, że to działa w ten sposób, że jest tam jakaś... są tam jakieś cukry proste, które się szybko wchłaniają. Nie wiem, tak naprawdę nie czytałem składu, no ale mega mnie to dziwi, jak coś, co może mieć 0 kalorii,
może być żelem energetycznym, który macie podtrzymać na długotrwałym wysiłku. I podejrzewam, że nawet lepiej może by zadziałało, jakbym sobie wziął ze dwa banany do plecaka, skoro i tak z plecakiem biegnę i gdzieś tam po drodze te banany zjadł, bo w tych żelach, szczególnie tych zero, to naprawdę tam musi być chemii co niemiara. Mam nadzieję, że w tym moim nie ma aż tak dużo tej chemii, że mnie po prostu, że nie będę po tym biegu całego weekendu spędzał na kiblu, bo jednak fajnie by było pozwiedzać miasto i zrobić wam jakieś relacje. No i słuchajcie, jest to już ostatni film z tej serii i z tej playlisty przygotowania do Ramagedonu, bo następny film będzie już w playliście samego Ramagedonu. Miałem w tym tygodniu poza tym filmem nagrać jeszcze jeden, no ale po prostu nie starczyło czasu, jeszcze takie prywatne rzeczy powychodziły, które trochę mnie zajęły. No i jest dzisiaj czwartek, jutro w piątek od razu po pracy wyjeżdżamy, więc idę jutro do pracy, więc też nie będzie czasu, żeby cokolwiek nagrać. Dzisiaj muszę zamknąć odcinek i go wrzucić, a wrzuciłem wam go w sobotę o 8 rano, a nie tak jak zwykle w niedzielę, z tego powodu, że właśnie o 8 rano w sobotę startuje bieg, także jeśli ktoś, komuś wyskoczy powiadomienie i ktoś ogląda to wtedy, kiedy to wrzuciłem, no to może się poczuć tak, że jest ze mną w tym momencie, jakoś mnie wspiera. Możecie coś napisać w komentarzu, jeśli oglądacie to w sobotę po 8 rano. Na koniec tego odcinka pokażę wam coś specjalnego. Pokażę wam fragmenty z odcinków sprzed kilku miesięcy, kiedy zaczynałem się przygotowywać i kiedy w planach jeszcze nie miałem tak naprawdę tego Ramagedonu. Ci, co byli ze mną wtedy od samego początku, przypomną sobie te sceny, pewnie się uśmiejecie, a ci, którzy są ze mną od niedawna, zobaczą, jak to było na początku. Było ciężko. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Filmy z Ramagedonu będą pojawiały się 3 razy w tygodniu, tak jak do tej pory. Myślę, że kilka odcinków z tego będzie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! To co, wracamy do kolejnych przygód odchudzania i powrotu do sportu. Ciężko było naprawdę. Na zegarze w ogóle jest 17 tysięcy kroków. To jest jak na mnie bardzo dużo. Jak miałem 20 lat, to w życiu bym nie pomyślał, że można aż tak nie mieć siły na siłowni. Chyba słabo wyglądam. Mam dzisiaj 5 godzin. Zepsuł mi się wczoraj samochód. Także teraz nawet jakbym nie chciał, to przez najbliższy czas będę chodził do pracy na piechotę. Cały czas kwestią nierozwiązaną jest to, do czego się chcę przygotowywać. Ja muszę się do czegoś przygotowywać. Nie może to być tylko i wyłącznie ten trening dla treningu. U mnie to nie przejdzie. Nie był turbo mega wyzwaniem, ale mimo wszystko jednak zmokłem trochę. Trochę jest zimno. No i dobrze, i o to chodzi. Na razie jest plan na cel, czyli 10-kilometrowy odcinek. Zaczynają się jakieś tam drobne bóle, strzykanie kolana, bóle w plecach jakieś delikatne. To wszystko, co miałem na samym początku, jak zacząłem chodzić do pracy w tych pierwszych 4 kilometrach. Więc pewnie progresując dalej, będzie się to pojawiało w późniejszych etapach. 8,5 kilometra. Złapał mnie wilczy głód i to taki wilczy, że naprawdę miałbym ochotę nawet i do Maca wejść i hamburgera jakiegoś zjeść. Czego oczywiście nie zrobię, ale w głowie jest takie myślenie, że to by mi przyniosło ulgę w tym momencie. Spałem dzisiaj 14 godzin, nie spałem nigdy tak długo. No nie wiem, może nie za dobrze się ten weekend zaczął. Nie dość, że kolejna awaria w samochodzie, do tego pogoda i na dodatek od 2 dni jestem na lekach przeciwbólowych, bo zaczął mnie boleć ząb. Na początku lekko ćmiło, a obecnie z każdym krokiem czuję, jak pół twarzy mi pulsuje. Już się serio nie mogę doczekać wiosny, zmiany czasu. Nawet nie chodzi o temperaturę, tylko o ten dzień, żeby można było coś jeszcze sobie porobić po pracy. No i ciężko było, musiałem na tym odcinku 4-kilometrowym wstawać z roweru i go podprowadzać pod górkę, bo jazda na rowerze stacjonarnym to nie jest to samo. No świetnie. Czekolada zawsze w trasie, kiedy tylko chodziłem. Przebiegnięcie tego odcinka 3,5 km. Bardzo to dla mnie istotne, żeby
ten odcinek nie był dla mnie żadnym problemem, tak jak teraz nie jest dla mnie problemem przejście 10 km, a na początku było olbrzymim.